Cześć, witam Was w pierwszej analizie projektowej kryptowaluty. Na pierwszy rzut wybrałem projekt Chainlink. Czym jest Chainlink tak naprawdę? Też tutaj opowiem Wam w kilku słowach, żeby mieć background o tym projekcie. Chainlink jest to projekt, który za cel obrał sobie umożliwienie łączenia ze sobą smart kontraktów wraz z serwisami obecnie już funkcjonującymi w internecie za pomocą ich Application Protocol Interface, za pomocą danych lub pewnych zdarzeń. Co to dokładnie znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy pewien smart kontrakt, który jest założony na blockchainie. I w momencie, kiedy ten smart kontrakt zostaje rozwiązany, chcemy, aby w zewnętrznym serwisie internetowym również została wywołana jakaś akcja. Przekładając to na konkretny przykład, kupujemy sobie bilet na pociąg i w tym samym czasie dostawca tej usługi zakłada smart kontrakt na blockchainie wybranym przez siebie, w którym deklaruje się, że jeśli pociąg będzie miał jakiekolwiek opóźnienie, to pieniądze zostaną nam zwrócone. Ten smart kontrakt jest założony na blockchainie i w momencie, kiedy warunki w nim określone zostaną spełnione, czyli pociąg się spóźni, smart kontrakt połączy się poprzez na przykład API serwisu płatniczego typu PayPal lub usługę bankową i zwróci nam pieniądze zgodnie z tym, co zadeklarował nam usługodawca w smart kontrakcie. Rozpocznijmy sobie analizę tego projektu od serwisu CodePaprika. Na dzień dzisiejszy znajduje się on na 17 miejscu. Oczywiście od razu przechodzimy do zakładki Overview. Tutaj istotna informacja z punktu naszej analizy jest taka, że jest to projekt na tę chwilę w wersji alfa i bazuje on na platformie Ethereum, czyli jest to token na platformie Ethereum. Tutaj powinniśmy zwrócić od razu uwagę na to, że mamy pierwszą zależność projektową. Chodzi o to, że wszystko to, co będzie miało związek z projektem Ethereum, pośrednio będzie również dotyczyć tego projektu Chainlink, gdyż bazuje on właśnie na blockchainie Ethereum. Z punktu widzenia programistycznego i rozwojowego projektu raczej tego typu zależności powinniśmy unikać lub starać się byłoby ich jak najmniej. Przejdźmy do zakładki Code Progress. Tutaj widzimy, że zespół deweloperski prowadzi aktywnie pracę nad projektem. Dużo zmian w kodzie zostało wprowadzonych 17 czerwca. 57 commitów aż. Następnie cena projektu poszła do góry i prace programistyczne trochę przyhamowały. To może świadczyć o tym, że została wydana na przykład alfa wersja projektu lub jakiś kamień milowy założony w white paper. Statystyki GitHub, liczba użytkowników biorących czynny udział w projekcie 36, GitHub Stars 588 oznaczyło projekt gwiazdką na portalu GitHub, czyli jest nim zainteresowanych. I teraz sobie przejdziemy do bezpośrednio kodu tego repozytorium. Jesteśmy już na portalu GitHub. Szybki rzut oka na organizację o nazwie Smart Contract, która jest odpowiedzialna za ten projekt. Mamy tutaj główny projekt tej organizacji, czyli Chainlink. Widzimy, że napisano jest w języku Go, który jest językiem Google'a. Licencja projektu
liczba forków, gwiazdek, issue, pull requestów i ostatni update tego projektu. Języki używane w projekcie, tagi. Ta organizacja widzimy, że nie ma publicznych członków. Na co tutaj warto zwrócić uwagę, to z pewnością adaptery tego projektu, gdyż według mnie one będą świadczyły o sukcesie tego projektu. Cóż to są te adaptery? Według zapewnień projektodawców w white paperze projekt ten bazuje między innymi na tzw. adapterach on-chain i off-chain. Adaptery on-chain są to adaptery funkcjonujące bezpośrednio na blockchainie i komunikujące się ze sobą. Adaptery off-chain, czyli tak zwane zewnętrzne adaptery, opisane w white paperze jako external adapters, są to właśnie adaptery umożliwiające współpracę smart contractowi z dostawcą zewnętrznej usługi. I tak jak tutaj widzimy, mamy taki adapter od firmy PayPal. Mamy też adapter dla projektu EatRight. I mamy również adapter do Mr. Tango, czyli również do pośrednika płatności. Jeszcze raz powtórzę, dlaczego uważam, że adaptery w tym projekcie są bardzo istotne. Dlatego, że Chainlink opiera swoją funkcjonalność właśnie na komunikowaniu się z różnymi dostawcami różnych usług. Z tego powodu im więcej takich projektów będzie w całym repozytorium, tym projekt będzie miał większą możliwość skalowania i będzie miał możliwość współpracy z szerszą grupą dostawców usług. Tak jak w omawianym przeze mnie wcześniej przykładzie, jeśli chodzi o opóźnienia pociągu. Przeanalizujmy sobie główne repozytorium tego projektu. Tutaj ciekawym przykładem jest to, że mamy katalog examples, czyli przykłady zastosowania. Z tego co widzę, mamy tutaj nawet przykład Twilio SMS. Twilio jest to serwis, który umożliwia nam wysyłanie SMS-ów, zestawianie połączeń głosowych. Ten prosty przykład pokazuje nam, że w momencie, kiedy dany smart contract na blockchainie zostanie zawiązany, jest możliwość wysłania SMS-a, korzystając właśnie z konkretnego adaptera przygotowanego dla serwisu Twilio. Prosty przykład, na pewno można sobie wyobrazić też szereg innych zastosowań komunikacji z takim serwisem, który daje nam możliwość wysyłania SMS-ów bądź zestawiania połączeń głosowych w połączeniu z konkretnym smart contractem na blockchainie. Na pewno można tutaj stworzyć bardzo ciekawe projekty. Opis całego projektu. Tutaj omawiane właśnie przeze mnie zewnętrzne adaptery. Przejdźmy sobie do zakładki Issues. Widzimy tutaj błędy otwarte, aktualne, zgłoszone do projektu. Tutaj niestety osoby odpowiedzialne za ten projekt nie używają labeli, także nie jesteśmy w stanie poznać klasyfikacji konkretnego issue zgłoszonego, czy są to błędy, czy są to ulepszenia, czy na przykład jakieś wezwania do pomocy od społeczności. Na tę chwilę mamy otwartych 8 issues, z czego 4 są przypisane do jednego programisty. Tutaj widzimy assign do użytkownika Todges GH GitHub. Tutaj też
jak na to patrzeć? No, proszę zobaczyć, że na 8 błędów zgłoszonych do repozytorium, 4 z nich są przeznaczone do obsługi przez jednego programistę. Reszta na razie nie posiada przypisanych programistów, którzy mieliby się tym zająć. To też może świadczyć o obłożeniu prac w zespole. Przejdźmy dalej do pull request. Mamy 10 otwartych proponowanych zmian w kodzie. Tutaj te czerwone krzyżyki oznaczają to, że ta zmiana jeszcze nie może być bezpośrednio zintegrowana z głównym kodem źródłem projektu, gdyż zawiera ona konflikty. Także to ktoś z zespołu deweloperskiego będzie musiał przejrzeć i zastanowić się, jak to sprytnie wdrożyć do projektu. Tu na przykład widzimy 3 pull requesty, które mogą być od razu zmerdżowane, czyli dołączone do kodu źródłowego projektu i wrzucone na produkcję. Następnie zakładka Wiki, czyli krótki opis poszczególnych rodzajów tego projektu. Opisy API, opisy smart kontraktów, linki do white paperu. Trzeba przyznać, że jest to dobrze prowadzony projekt pod tym względem. Nawet mamy tutaj możliwość przejrzenia ich project trackera. Przyjrzyjmy się, co tam jest ciekawego. Tutaj widzimy, że są to poszczególne nowe funkcje przewidziane do implementacji, podzielone na poszczególne tygodnie. Te nowe funkcje są prowadzone w sposób zgodnie z metodą tak zwanych user stories, czyli opisują, co jako użytkownik danego projektu dobrze by było również wziąć pod uwagę podczas implementacji kolejnych funkcji w tym projekcie. Możemy sobie zobaczyć, że na ten obecny nasz tydzień, jakie rzeczy są przeznaczone do realizacji, które są ukończone, które czekają na akceptację bądź odrzucenie przez kierownika tego projektu. Jesteśmy z powrotem na GitHubie, zakładka Security. Tutaj niestety nic ciekawego się nie dowiemy, ale to też według mnie wynika z tego, że projekt ten posiada swój profil na serwisie Bug Bounty, gdzie jest prowadzona cała polityka związana z bezpieczeństwem i ze zgłaszaniem ewentualnych błędów. W takiej sytuacji tutaj ta zakładka nic nam nie powie. Zakładka Insights. Cóż ciekawego w minionym tygodniu w projekcie się wydarzyło? Zamknięto jedno issue, nie zgłoszono nowych, pull requesty, zmerdżowano, czyli dołączono do kodu źródłowego 24, zaproponowano 5 nowych. Jeśli chodzi o pracę programistów, mam użytkownika jednego, który dodał aż 62 zmiany do kodu projektu. Także to jest dosyć sporo, jeśli chodzi o tydzień pracy. Contributors. Widzimy osoby najbardziej zaangażowane w projekt. Commity, czyli zmiany w kodzie. Możemy sobie wyświetlić również fragmenty kodu, które zostały dodane do projektu, w jakich miesiącach to najwięcej tego typu operacji zostało wykonanych oraz usuwanie z projektu. Komity. Tutaj widzimy na dzień dzisiejszy, to jest
Na dzień, przepraszam, 4 sierpnia 24 komity, 2 w poniedziałek, 2 we wtorek i od tamtej pory przerwa w projekcie, na razie nic się nie dzieje. Może to być spowodowane okresem wakacyjnym. Jeśli chodzi o poprzedni dzień, tydzień, w którym się coś działo, 28 lipiec, liczba komitów z podziałem na poszczególne dni. Code frequency. Widzimy, że mniej więcej tyle samo kodu nowego jest dodawanego, co usuwanego. Może to oznaczać tyle, że programiści optymalizują rozwiązanie, zastępując obecnie funkcjonujący kod nowym, potencjalnie lepszym i wydajniejszym kodem. W zależności projektu, tutaj raczej nic ciekawego się nie dzieje. Tych zależności trochę jest mimo wszystko. Pamiętajmy też, że każdy potencjalny problem w projekcie, który jest wskazany jako zależność do naszego głównego projektu, również się będzie odbijać na tym projekcie. A tak działa właśnie open source. Graf. Tutaj nic ciekawego za bardzo nie przeczytamy. Forki, czyli rozgałęzienia projektu. Jak widzimy, dosyć dużo osób sobie sforkowało, czyli skopiowało ten projekt na swój profil. Może też również chcę rozwijać coś podobnego we własnym zakresie, niezależnie od tego projektu. Szybkie przejście na CryptoMiso. Znajdźmy Chainlinka. Chainlink. Na tę chwilę pod względem liczby komitów 15 miejsce. Podstawowe statystyki, data utworzenia, ostatni update, język obserwujący, to już poznaliśmy wcześniej. Także na tę chwilę trochę prace programistyczne na tym projekcie wyhamowują. To wyraźnie widać po projekcie. Stack Overflow. Widzimy, że nie ma tutaj żadnych pytań otagowanych tym projektem, także nie za bardzo mamy co komentować. Może większość problemów programistycznych jest po prostu rozwiązywana i prowadzona bezpośrednio na GitHubie. Rzut oka dla serwisu HackerOne, program Bug Bounty, program omawiany przeze mnie we wcześniejszym filmie. A co tutaj warto zwrócić uwagę, bardzo fajnie opisana jest polityka właśnie zgłaszania błędów, kiedy zespół deweloperski zobowiązany jest odpowiedzieć, w jakim czasie od daty zgłoszenia, w jakim czasie jest zobowiązany do wypłaty bounty, czyli nagrody w przypadku zatwierdzenia zgłoszonego błędu. Możemy się zorientować, co założycieli projektu, jakiego typu błędy nie za bardzo interesują, czyli błędy dotyczące tych dwóch stron z ważniejszych rzeczy. Błędy podatności specyficzne dla klienta Ethereum, błędy zależne od systemu operacyjnego, clickjacking. To na razie pominę sobie tłumaczenie, na czym poszczególne błędy polegają. Oczywiście nie zgadzają się też na testowanie pod względem DOS, czyli na ataki na konkretne usługi, na przeciążenie usługi. Jeszcze przejrzyjmy sobie zakładkę Activity. Co tutaj mamy ciekawego?
jakiś przykładowy błąd. O, tutaj widzimy błąd za $500 oznaczony jako medium. Błąd już rozwiązany. No valid SPF records. Ciekawy błąd. Błąd może nie związany bezpośrednio z projektem, ale związany z tym, w jaki sposób utrzymywana jest domena przez właścicieli projektu. Mniej więcej w tym błędzie chodzi o to, że była możliwość wysyłania e-maili z domeny Chainlink. Czyli potencjalnie każdy, kto znał ten błąd wcześniej, zanim on został zgłoszony i naprawiony, mógł wysłać maila z domeny właśnie Chainlink do użytkowników. Mogło to skutkować oczywiście szeregiem dalszych działań typu przejęcie haseł dostępowych użytkowników. Nawet to mogło prowadzić do, według mnie, do jakichś bardziej poważnych działań typu wykradzenie środków z kont, ale to też dużo zależy tutaj od świadomości poszczególnego użytkownika, który dostałby taką wiadomość i kwestia tego, jakby na nią zareagował. Także dziękuję na chwilę obecną. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Chainlink. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze bądź coś w tego typu analizie należałoby zmienić, dodać, to bardzo proszę o komentarz lub kontakt bezpośredni do mnie. Dziękuję, cześć.